To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tym, że rzeczy dzieją się w Warszawie, o nowej książce Muzeum Warszawy i nowych miejskich legendach. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10. Dziś będziemy rozmawiali o książce opublikowanej właśnie przez Muzeum Warszawy. To tom nowych legend miejskich. Gośćmi 8.10 są dziś redaktorka tego zbioru, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. I jeden z autorów, Maciej Łubieński. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiali o legendach warszawskich, nowych. Wszystko w związku z książką, o której już mówiłem, wydaną przez Muzeum Warszawy. Rzeczy dzieją się w Warszawie, ale wcześniej o początku, o impulsie do powstania, a była nim wystawa. Tak, w Muzeum Warszawy, w którym jest wystawa Rzeczy Warszawskie, ale które również wydaje książki, narodził się taki pomysł, ażeby połączyć te dwa rodzaje działań i wydać książkę z opowiadaniami warszawskimi, która jednocześnie nawiązuje do eksponatów z wystawy. A jakie to są eksponaty? Och, bardzo różne. Jak to w muzeum. Od dzieł sztuki po pamiątki i rzeczy osobiste. W tym przypadku są to zarówno na przykład fragmenty naczyń z Apteki Królewskiej, jak i zupełnie zwyczajna, prosta butelka po piwie, ale oczywiście zabytkowa, jak i fragmenty rzeźb z budynków warszawskich, jak i tłok pieczętny z Zarządu Miejskiego w Warszawie. Jak widać, bardzo rozmaite rzeczy. Jaki był pomysł na to połączenie przedmiotów z wystawy z literaturą? Zacznę jeszcze z drugiego końca, czyli od tematu legendy. Jak mówi tytuł książki, rzeczy dzieją się w Warszawie, nowe legendy miejskie, czy też podtytuł nowe legendy miejskie, są to opowiadania, które de facto są nowymi opowieściami o fantastycznej, dziwnej, niezrozumiałej, zaskakującej Warszawie. Chcieliśmy, żeby sześcioro pisarzy i pisarek znakomitych, uznanych, cenionych i piszących bardzo ciekawie i wyraziście swoim własnym głosem, napisało nowe legendy miejskie, które będą w jakiś sposób zahaczać o eksponaty z wystawy Rzeczy Warszawskie, które będą na przykład nimi się inspirować albo zamieszczać je w swojej treści jako rodzaj rekwizytu filmowego, ale które jednocześnie tak naprawdę, tak samo jak wystawa w muzeum, po prostu opowiedzą nam coś o Warszawie. Połączenie brzmi dość karkołomnie, ale osoby, które odpowiedziały na to wyzwanie, to są osoby niezwykle zdolne i one oczywiście udźwignęły ten pomysł. Skąd potrzeba nowych legend? Ano stąd, że legendy miejskie krążą przecież cały czas w opowieściach, w anegdotkach, ale także krążą w internecie. Od kiedy jest internet, czyli już od wielu lat, pojawiły się w nim takie strony, które zbierają legendy miejskie, które wcześniej przed internetem krążyły w opowieściach. Przypomnieć wystarczy legendę o Czarnej Wołdze, czy o Czarnym Romanie, czy o innych tajemniczych postaciach, które się tu i ówdzie widuje na ulicach Warszawy. Z takich bardziej współczesnych to jest chociażby Grochowski Ninja. No i pojawił się pomysł, żeby zagospodarować literacko te legendy miejskie, żeby nadać im jakąś nową formę, czyli formę opowiadań w tak zupełnie tradycyjnie wydanej książce, a nie w internecie. I żeby może stworzyć też nowe legendy miejskie, takie, które nie istnieją. Na tym właśnie polegał cały ten pomysł, żeby pisarze zaproszeni do współpracy mogli poszaleć. To może jeszcze, Agnieszko, zapytam o to, kim są ci pisarze, kim są te pisarki, to grono, które podjęło się tego wyzwania. Proszę bardzo, w kolejności alfabetycznej jest to Błażej Brzostek, który co prawda jest historykiem, a nie pisarzem, ale pisze jak literat, a w dodatku zdaje się, że niedługo może ujrzy światło dzienne jego proza, a nie tylko opracowania naukowe. Jest to Wojciech Kuczok, pisarz, którego zapewne przedstawiać nikomu nie trzeba. Jest to Maciej Łubieński, który jest tu dzisiaj z nami w trakcie tej rozmowy. Jest to Agata Pasent, jest to Monika Powalisz i Michał Walczak. Trzeba przyznać, że znakomite grono. A czym są dla ciebie, Macieju, legendy miejskie?
Ja się właściwie nie mam, powiem szczerze, takiej jakiejś swojej prywatnej definicji legendy miejskiej. Wydaje mi się, że jest po prostu bardzo, bardzo szerokie zjawisko. I też zaczynając tą moją odpowiedź od takiej ogólnej myśli, daję tym samym moim zdaniem dowód na to, że odebrałem tak zwane wykształcenie humanistyczne. Bo jakby mówię ogólnie i mało precyzyjnie. Dla mnie ciekawe jest to, że są to zarówno rzeczy, które można powiedzieć wiążą się jakoś z doświadczeniem, z rzeczywistością, czyli na przykład czarny roman jest taką, czyli krótko mówiąc, są to jakieś obszary na skrzyżowaniu rzeczywistości i fikcji i właściwie w pewnym sensie bardziej po stronie rzeczywistości, a z drugiej strony no, są to jakieś historie zupełnie od czapy. Ja pamiętam taką przedwojenną legendę miejską o Mano Negra w Warszawie, no, o włoskiej organizacji mafijnej na początku XX wieku. Więc moim zdaniem po prostu w zakres pojęcia legend miejskich wchodzi trochę wszystko. Chociaż to, co powinno wyróżniać legendę miejską, jest jakiś, powiedzmy, pierwiastek fantastyczny, pierwiastek nieprawdopodobny, może tak to lepiej ująć. Więc taka by była moja robocza definicja. A jeśli można się wtrącić, to takie właśnie były legendy dawne, czyli opowieści fantastyczne o konkretnych miejscach i osobach, które znamy, które są gdzieś w naszym dostępie, w naszym zasięgu, ale które dopowiadają coś dziwnego na ten temat albo odwrotnie, pozwalają oswoić dane miejsce. Przykład, jak powstała legenda o bazyliszku? Oczywiście tego nie wiem, ale można się domyślać, że przypuśćmy, ktoś wpadł do piwnicy i już go niestety stamtąd nie wydobyto. No sytuacja dość okropna i taka, którą jest trudno oswoić, budząca lęk. Więc być może powstała legenda, w której pojawia się jakiś potwór, który tę osobę zjadł i cała rzeczywistość od razu staje się w jakiś sposób bajkowa, sympatyczniejsza, tłumaczy też tę dziwną okoliczność. Takie były legendy kiedyś i to, co powiedział Maciej, czyli fantastyczne opowieści, które tak naprawdę dotyczą rzeczywistości, którą widzą, takie są też nowe legendy miejskie. Czy na przykład zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę jest włożone w tych sześcianach z napisem Uber na plecach biednych kurierów rowerowych? Co oni tam włożą na przykład? To jest fantastyczny materiał na nową legendę miejską właśnie. Czyli tajemnicza sytuacja, nie wiemy, co tam jest przewożone, dopiszmy coś do tego. Masz pomysł na to, co oni naprawdę mogliby w tych pudełkach wozić? Ja nie wiem, ja nie mam tego pomysłu. Być może jeżeli za rok powstaną nowe, jeszcze nowsze legendy miejskie, jeżeli muzeum się zdecyduje na kolejny tom, to może ktoś to wymyśli. Jakie teksty ty jako redaktorka otrzymałaś od autorów? W jaką stronę to poszło? Najciekawsze w tym całym projekcie jest to, że każda historia poszła w inną stronę, co zresztą było zamierzone, bo autorzy nie dostali żadnych konkretnych wytycznych, dostali zupełnie wolną rękę w tym pisaniu. I tak też się stało. Niektórzy zanurzyli się w przeszłość, przenieśli się w przeszłość i umieścili swoją opowieść w jakiejś niezbyt sprecyzowanej, ale jednak przeszłości. Inni, tak jak chociażby Monika Powalisz, napisali zupełnie współczesną historię, w zasadzie myślę bardzo ciekawą również dla starszej młodzieży, bo jest to opowieść o po prostu o młodych ludziach, o licealistach. Jeszcze inni nie umieścili swojej opowieści nigdzie w czasie. Jest to po prostu historia abstrakcyjna. Więc jeśli chodzi o to, to każda z tych opowieści jest po prostu inna. Niektóre są lekko stylizowane, na przykład Błażej Brzostek napisał piękną opowieść dziejącą się tuż po wojnie i zahaczającą o czasy gomułkowskie, o Pałac Kultury, o tunel średnicowy, o bazar Różyckiego. I napisano też językiem, jakim ówcześni tak zwani ludzie ulicy się do siebie odzywali. Inni, tak jak wspomniano już Monika Powalisz, piszą językiem młodzieżowym.
Jak widać, pod każdym względem każde z tych 16 opowiadań jest po prostu zupełnie inne. Co wydaje mi się fajne, bo mając taki tom w ręku, można po prostu znaleźć w nim coś dla siebie. Nawet jeżeli jedno z opowiadań nie do końca komuś podejdzie, to może podejdzie inne. A co się w tej chwili dzieje u ciebie w tle, Agnieszko, bo słyszymy jakieś odgłosy? Sąsiad postanowił akurat dzisiaj zrobić remont. I co prawda przerwał tuż przed rozpoczęciem naszego nagrania, ale w tej chwili zdecydował, że jednak dość tej kawy. Trzeba przystąpić do pracy. Macieju, a o czym ty piszesz w swoich dwóch opowiadaniach? Co dla siebie znalazłeś? Punktem wyjścia, które jakby sugerowało muzeum, były obiekty z wystawy. Więc musiałem się wpierw po wystawie przejść, szukając tych inspirujących obiektów. I oczywiście pierwsza rzecz, jaka mi tam wpadła w oko, to był spodek podpisany przez Picassa, ale też okazało się, że oczywiście spodek podpisany przez Picassa już został wykorzystany. I potem znowu kolejne jakieś obiekty, które wydawały mi się bardzo inspirujące, okazywały się już jakoś zajęte przez autorów poprzednich edycji Nowych Legend. I ja w gruncie rzeczy wtedy sobie pomyślałem, że ja odwrócę tą całą sytuację i napiszę coś o potopie, który mnie zawsze jakoś interesował. No myślę, że wszyscy jednak mamy takie posienkiewiczowskie ugryzienie tym szwedzkim potopem, nawet jeżeli dzisiaj niektórzy śmiało Sienkiewicza podgryzają i jakoś deprecjonują, no to jednak trudno nie przyznać, że trylogia miała po prostu ogromny wpływ na naszą wyobraźnię. I ja postanowiłem osadzić jedną z tych historii w realiach Bitwy Warszawskiej 1656 roku, kiedy na polach brudna targówka Pragi Północ rozegrała się po prostu wielka szwedzko-polska batalia. No oczywiście w muzeum są rozmaite artefakty z tego okresu, no przede wszystkim chociażby, właśnie tam jest, na początku chciałem napisać o tym jakimś fragmencie jakiejś elewacji, taki piękny delfin z jakiegoś pałacu, to Agnieszka pewnie lepiej będzie pamiętać dokładnie skąd ten delfin jest, ale delfin też już został opisany, no to jakoś chyba się oparłem w gruncie rzeczy na jakichś monetach i drobiazgach. Tak więc jedna historia to poszła tropem po prostu mojego jakiegoś historycznego zainteresowania, natomiast druga historia, którą opisałem, no to jednak zrobiłem, że tak powiem, po Bożemu, bo rzeczywiście znalazłem eksponat, który mnie zainteresował w kolekcji zegarów. Jest taki, jeden z zegarów ma napisane, że jedna z nich będzie twoją ostatnią, w sensie jedna z godzin będzie twoją ostatnią. Nie jest to jakaś optymistyczna myśl zawarta na zegarze. Myślę, że nie wiem, dzisiaj patrzymy na zegarek, czy w ogóle jeżeli patrzymy na zegarek, sprawdzamy czas, żeby się jakby zorientować, kiedy jesteśmy. Natomiast twórcy tamtego zegara jakby przyświecał jakiś, powiedziałbym, głębszy filozoficzny pomysł takiego, ja nie wiem, moralizowania. No, czyli ilekroć się na ten zegar człowiek patrzył, to czytał ten napis, że któraś z tych godzin będzie twoją ostatnią. Więc jakby to było punktem wyjścia do mojej historii. W jednym z opowiadań zgrabnie łączysz przeszłość z teraźniejszością, opowieść o szwedzkim potopie z historią budowy jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych w Warszawie, tego, w którym wielu mieszkańców kupuje meble i inne przedmioty niezbędne do urządzenia domu. No jest też, mówimy tutaj o rzeczywiście dosyć ważnym punkcie warszawskiej geografii, choć są to wciąż, można powiedzieć, takie warszawskie peryferie, ale istotnie wielu z nas było w tym miejscu nieraz, zaopatrując się, tak jak mówiłeś, w przedmioty codziennego użytku, a także meble. Jest jeden taki element osobisty. Ja miałem w swoim rodzinnym, że tak powiem, dziecięcym domu mebel owej firmy z początków jej współpracy z Polską, która to współpraca zaczęła się w latach
z tego, jak ja rozumiem, 70., kiedy znaczne połacie naszych lasów wędrowały do fabryk owej firmy i w ten sposób te polskie lasy rozjeżdżały się po świecie. Polskie sosny zdobiły wnętrza mieszkań w Europie, Azji i w Ameryce. Były jakieś takie fragmenty tej produkcji docierały nie wiem jakimi kanałami na rynek polski. I w moim mieszkaniu stały takie dwa regały, które zresztą ja mam dzisiaj, do dziś stoją na tych półkach jakieś książki u mnie w mieszkaniu, więc ja z tą jakby też mam takie poczucie, że ten polsko-szwedzki romans, który zaczął się wraz z wazami na polskim tronie, on przechodzi przedziwne po prostu koleje i od tego dosyć szorstkiego spotkania, jakim był potop, w sumie było już potem coraz lepiej. No i teraz to rzeczywiście sprowadza się trochę do transakcji pieniądz za patelnię bądź jednostki z karty płatniczej za regał. Ale wydaje mi się, że tak, że po polsko-szwedzka historia jest ciekawa. Powiem szczerze, dziwię się niektórym głosom w rządzie, które domagają się reparacji od Niemiec. W sumie dlaczego nie zaatakować Szwedów za potop? Trochę zabrali stąd. Taka moja podpowiedź dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No, ja bym uważał z tymi podpowiedziami. W ministerstwie duże zmiany obecnie, a przecież chyba nie chcemy wojny z sąsiadami zza morza. To się źle zawsze kończy. To się właśnie kończy potopem. Agnieszko, jaką rolę ta książka może twoim zdaniem odegrać? Kogo widzisz w roli czytelników? Widzę to tak, że książka ta pełni, znaczy może nie tyle pełni, ile jest po prostu komunikatem tego, czym jest Muzeum Warszawy w naszym mieście. Otóż w Muzeum Warszawy znajdziemy niewiele dzieł sztuki, czy wielkich dzieł sztuki, za to bardzo, bardzo wiele tysięcy przedmiotów codziennego użytku, pamiątek, takich zwyczajnych rzeczy, jakie są w domach, czy też były, no bo oczywiście to są rzeczy z przeszłości najczęściej, i które są podniesione do rangi bardzo interesujących obiektów opowiadających nam historię miasta. W książce bohaterami są albo takie właśnie zwykłe przedmioty, albo zupełnie zwyczajni ludzie, jak chociażby właśnie para licealistów, czy nikomu nieznany Żyd z Nalewek w opowiadaniu Błażeja Brzostka, czy redaktor Bednarek w opowiadaniu Macieja Ubyńskiego, czy jakaś para szalonych filatelistów w opowiadaniu Agaty Passen. To nie są postaci historyczne, to nie są wielcy władcy, królowie, zwycięzcy, celebryci, tylko to są tak samo jak obiekty w muzeum zwyczajni ludzie. I teraz opowiadania te, czy nowe legendy miejskie warszawskie mają nam pokazać Warszawę jako miasto, które jest nasze, które jest nam bliskie, które dotyczy naszego życia, w którym my się możemy jako mieszkańcy i czytelnicy odnaleźć, a nie tylko podziwiać z oddali wielkie celebry, wielkie rocznice historyczne, wielkich bohaterów, tak jak często w życiu codziennym i w literaturze niestety jest nam to narzucane. Tak widzę rolę tej książki. Ona przybliża nam Warszawę zwyczajną, a jednocześnie fantastyczną. A co powie o Warszawie mieszkańcom innych miast i ewentualnie zagranicznym gościom, jeżeli doczeka się przekładu? No właśnie chyba to samo, czyli że Warszawa to nie tylko zabytki, królowie, rocznice, place, na których się odbywają parady, tylko Warszawa to są zaułki, to są dziwne postaci, które się po tych ulicach warszawskich przemieszczają, to są tajemnicze historie, które wiążą się ze sklepami wielkopowierzchniowymi i innymi tego typu obiektami dotąd słabo funkcjonującymi w naszej literaturze. Tak to właśnie widzę. Agnieszka Rasmus i Maciej Łubieński, osoby zaangażowane w powstanie książki Rzeczy dzieją się w Warszawie, zbioru nowych legend miejskich, byli dziś gośćmi 8.10. Książkę można już znaleźć, wydało ją, przypomnę, Muzeum Warszawy, a ja dziękuję i zapraszam na kolejne wydania 8.10. Michał Nogaś. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.